twórcy Crasha zapomnieli podmienić zastępczych dialogów jednej postaci w europejskiej wersji Crash Team Racing. CTR miał premierę w 1999 roku. Okolice lat 2000 to też okres, gdzie w grach mocno królowały tajne kody. Wpisywaliśmy takie i dostawaliśmy na przykład 99 żyć. Albo odblokowywaliśmy ukrytych bohaterów. Jeden z nich właśnie zaliczył taką dialogową wpadkę. Dla postaci Pingwinka Penty, Gavin James, jeden z programistów, nagrał parę roboczych kwestii, takich jak Penguin A1, Penguin A2 i zapewne czekał, aż reszta ekipy podmieni je na właściwe dźwięki. No i jak w wersjach japońskich i amerykańskich gry się udało, tak w wersji europejskiej, no, coś poszło nie tak. Dźwięki zostały, gra poszła do tłoczni. Sprzedano ponad 1,7 miliona kopii felernej wersji gry. A do tego wszystkie statystyki Pingwinka są ustawione na maksimum. Taki tam bonusik też się im przez przypadek pewnie ustawiło. A jak chcecie się dowiedzieć więcej o retrogierkach, to polecam magazyn Retro. sklep.cdaction.pl. Zapraszam!